pierwszy dzień spędzamy od początku do końca na turystyce. Wczoraj przylecieliśmy, byliśmy zagubieni, szukaliśmy sensu w tym, co robimy. Dzisiaj wstaliśmy rano, przyszliśmy na basen, najpierw byliśmy na wspaniałym śniadaniu przy niemieckich rytmach. Teraz jesteśmy na plaży, byliśmy na basenie na chwilę, byliśmy po małym symbolicznym pitku. Oczywiście all inclusive. Wstaję dawno po świcie, puszczam Edytę Kebę, to życie, kocham cię na życie. Od razu jakoś idzie świecie, miło cię widzieć, optymizmem świecę przy takiej muzyce i mam misję tak żyć, tak to widzę. Da, SMS od ciebie, brzmi następne. Takie małe coś sprawia, że życie jest piękne. Takie małe coś, a tak naprawdę tak wielkie. Jest pięknie i z tego czerpię energię. To my na 25. wycieczce Select Tours na emeryturze. Cierpię i zamykam się sam o sobie. Wtedy muzyka mnie leczy, rozpala we mnie ogień. Jak ja nic z tym nie zrobię, nie zrobi tego nikt. Rzucają kłody pod nogi, trzeba dalej iść. Życie jest wspaniałe, wiem to nie... Pięknie spędzamy czas, relaksujemy się na słońcu, czekamy, czytamy ciekawe lektury. Koledzy grają w karty, typowo męska rozrywka. Pomimo tego, że jest z nami jedna kobieta, to postanowiła się od nas wyizolować, jest po drugiej stronie basenu. DJ Mako siedzi rozmarzony na brzegu basenu, rozmyśla o swoich nowych miksach, o swoim nowym mixtape'ie. Jaram się volumin 6. Piękna sprawa, tutaj panowie grają w karty, a ja oddaję się lekturze i zapraszam was do zwiedzania. Nie mogę wyjść, wysiąść, nie mogę się zatrzymać. To moja droga jedyna, dalej to nagrywać. I tak już tyle przespałem, proszę wybacz. Chwilę słabości miałem, teraz idę dalej. Życie jest wspaniałe, po co mam od niego odpoczywać? Mamy małe załamanie pogodowe, ale to jest typowe dla tej pory roku. Przypomnę, że jest połowa jesieni w Polsce, jest połowa października. Jest bardzo ciepło, ale nie ma dzisiaj słońca, dlatego jedziemy do SUS. SUS? I będziemy zwiedzać po prostu piękne tunezyjskie miasto. Sus. Życie może być piękne. Życie musi być piękne. Widzisz, życie jest piękne. I choćby cały świat walił mi się na głowę, to kocham to życie, tak powtarzam sobie. Życie może być piękne. Życie musi być piękne. Widzisz, życie jest piękne. No i łowimy koledzy. Rzucamy, zbieramy cały czas do przodu, staramy się. Pięknie, bardzo mi się to podoba. Lubię takie turystyczne miejsca, dziwne. Ten taki brudek, ten taki niepokój, uwaga na krawężnik. Wszystko sprawia, że podróże są piękne. Życie może być piękne. Życie musi być piękne. Widzisz, życie jest piękne. I choćby cały świat walił mi się na głowę, to kocham to życie, tak powtarzam sobie. Czasami patrzę na to wszystko, co się dzieje wokół. Tak wyszło, wiem, dla ciebie jestem solo wokół. Jestem optymistą i to na każdym kroku. Jestem ważny. Oczywiście to były szczerzarki. No tu jest piękne to Miami. No to mi się podoba, będziesz miał naszym autokarem. Miami. Będziesz dalej mnie tu widzieć, bo ja tu będę. Zobacz dokąd to idzie, jest ci obojętne. Nie jest, po prostu z tym hopem się dzieje. Jeżeli tobie też nie jest, podnieś rękę. Kaś, tutaj Niki wolny dzień. Na Rini. Na Rini, bo rzeczka w cieni, zabieramy sprzęt i starkę. A na drzwiach wieszamy garnetkę, nie wraca na nas. Życie może być piękne. Życie musi być piękne. Widzisz, życie jest piękne. I choćby cały świat walił mi się na głowę, to kocham to życie, tak powtarzam sobie. Życie może być piękne. Życie musi być piękne. Piękny połów, rezultat jest wiader. Piękny. Mamy w turze mniejszej ałapie niż okazy. Proszę bardzo. Dziękujemy ci, Select Tours. Prosta, jest na pewno, więc nie chcę się z tym życiem rozstać. No jasne, kurde, panicznie boję się, że umrę. Garściami biorę życie co sekundę. I choć nie wsadzą mnie w trumnę, tylko wsypią w urnę. Nie wiedzą, że to co sypią miało życie cudne. Choć to życie czasem było takie trudne.
WMDMS, czyli wino mszalne, ale to nie jest mszalne, to jest uroczna kolacja w naszej cudownej restauracji. Siedzimy przy stolikach, wikwinna młodzież, w wikwinnych strojach, tylko w długich spodniach, co jak na wakacje jest dość nietypowe. Cudowne potrawy, chociaż jak to wiadomo, na maminym garnuszku zawsze jest smaczniej, no ale to jest też tak, że my możemy się uczyć od tutejszego narodu podejścia do turystyki, a oni od nas po prostu podejścia do gastronomii. Chociaż na temat wina jedni i drudzy możemy się uczyć od Francuzów i Chilijczyków na przykład. Wasze zdrowie. Widzimy się za chwilę po kolacji. Nie ma co filmować, jak konsumujemy. Życie, tak powtarzam sobie. Oh! Życie może być piękne. Oh! Życie musi być piękne. Oh! Widzisz, życie jest piękne. I choćby cały świat walił mi się na głowę, to kocham to życie.